Grzegorz, słyszałem, że u ciebie dzisiaj był bardzo grzeczny pan policmajster, oczywiście z samego rana. No tak, właśnie wróciłem z sanatorium i od razu dzisiaj o 6 rano zapukał do mnie pan milicjant, przepraszam, pan policjant, teraz to tak się nazywa. No i wręczył mi wezwanie do prokuratury w związku z pozwem, jaki wobec mnie sekta Chojeckiego skierowała. No i tutaj mam się 25 czerwca o godzinie 9 zameldować w prokuraturze rejonowej Lublin Południe przy ulicy Chmielnej 10 u pani prokurator Doroty Bochen. To nowa pani prokurator, bo poprzednia jakaś inna była. I rozszerzono mi te zarzuty o Nowy kolejny artykuł, bo paragraf. nowy paragraf, bo dotychczas byłem oskarżany z artykułu 119 kodeksu karnego, a teraz jeszcze doszedł artykuł 256 kodeksu karnego. To jest ten, z tego artykułu 256, to już raz byłem sądzony w związku z tym, co pisałem na temat roszczeń żydowskich. To Czyli szerzenie nienawiści. tak. No Bo pierwszy to groźby karalne, tak? Tego, co ja tak. Nie, pamiętam. to nie groźby karalne, tylko to jest użycie przemocy bądź groźby użycia przemocy w związku z rasą, O, narodowością, jakie religią cienie i tak mogę. dalej. A 256 to jest propagowanie ustroju O faszystowskiego. Boże. To jest żałosne. No to jest żałosne. Ja tam powiedziałem panu policjantowi, że znaczy z jednej strony tutaj Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym przygotowało teraz takie pismo do w mojej obronie do ministra Ziobry, żeby po prostu wpłynął tutaj na prokuraturę podległą, żeby się nie wygłupiała, a jednocześnie, żeby podjęła działania wobec tej nawołującej do nienawiści sekty złowrogiej, syjonistyczno-milenarystycznej, którą Przecież kieruje to Grzegorz jest, czekaj Chojecki. moment, przecież to jest żywa kpina. Osoba, która mogłaby w konkursie na nienawiść zająć pierwsze No, miejsce, jedno z pierwszych, może nie tutaj po pierwsze, prostu załogę. ciebie podaje o szerzenie, nie, znaczy on podał cię o groźb, Tak, natomiast tak. tutaj, tutaj wysoka prokuratura zastosowała paragraf o szerzenie No nienawiści. ja No, no to przypuszczam, jest że niesamowite. tam za tym stoi ten jego doradca, mecenas Zdurczyn czy Durczyn, jakoś tak on się tam nazywa, i on tam pewnie przygotowuje te wnioski sekcie. Natomiast dziwię się, że prokuratura no, podejmuje tego typu Ulega działania, takim takim prowokacjom. prowokacjom, zamiast zająć się naprawdę, o czym przecież no, powinno być im wiadomo, jak oni doskonale wiedział pan milicjant na przykład, że ja wróciłem, kiedy ja wróciłem z sanatorium, bo to, ja akurat dzień wcześniej wróciłem, a już miałem go rano u siebie. No to powinni też dobrze wiedzieć, czym się sekta zajmuje i jakie tam treści są propagowane, a czy byłoby tego sporo. No, po pierwsze, obraza najwyższych osób w państwie z prezydentem Ale to włącznie. myślę, że Grzegorz, że nasi widzowie znają tą No, sprawę. niektórzy znają, niektórzy nie znają. Dwa. Nawoływanie do nienawiści wobec konkretnych osób, a konkretnie wobec pana Michalkiewicza, o którego śmierć i chorobę się modlono, czym się No, chełpią. typowe działanie psychopaty. Następnie wymodlenie śmierci arcybiskupa Życińskiego, czym również się chełpią. Wzywanie do powieszenia prezydenta. Nawoływanie do wojny napastniczej. Przypominam te słynne słowa, że wojna nuklearna jest niczym i cóż, ona może kosztować 300 milionów, cóż to jest. Tutaj Miliard, a to są miliony, przestępstwa przepraszam. przeciwko pokojowi, tak zwane. Tutaj można byłoby zastosować paragraf. O, i obraza uczuć religijnych, no to od katolików, no to tutaj właściwie No każdy film właściwie każdy film o tym o tym mówi. mówi, właściwie Tylko to jest po prostu każdy. różna jest dawka nienawiści. Nie, no Jest albo mniejsza, albo większa. zawsze jest bardzo duża i właściwie każdy film jest takim nawoływaniem. No, myśmy popełnili może jednak zaniechanie, bo właściwie należało może zgłosić ten fakt popełniania tych przestępstw przez sektę
Może już w tej chwili by przeciwko nim się jakieś postępowanie toczyło, to mówię, spowodowałoby być może to, że zabezpieczono by środki szerzenia nienawiści, czyli w tym wypadku jego ten sprzęt, przez który dokonuje permanentnie przestępstwa, bo to też by należało w takiej sytuacji wnosić. Następnie pozbawienie go broni, bo przecież ten psychopata jest uzbrojony i nie wiemy, jaki użytek z tej broni w rezultacie może zrobić. To jest też zastanawiające, kto takiemu osobnikowi i na jakiej podstawie i dlaczego dał zezwolenie na broń, gdy zwykły obywatel w Polsce w zasadzie jest pozbawiony tej szansy. A wiemy, że nie tylko sam guru sekty ma broń, ale też członkowie jego rodziny. No to także, proszę Państwa, cóż, wojna się rozpoczyna, będziemy walczyli. Apeluję o wsparcie w formie modlitwy, w formie rady. Zwrócę się do Fundacji Ordo Iuris, która to jest taka katolicka organizacja prawników, która w tego typu sytuacjach powinna udzielać pomocy. No, zwrócę się też do znajomych księży o wsparcie. Będę chciał powołać świadków, tym między innymi pana. No właściwie tym się powinien też Kościół zająć, bo to takie jest po prostu już. No rozmawiałem wczoraj tam z znajomym księdzem, no właśnie. Wrzuciłem powiedzmy temat, ale no, jak wiemy, no, Kościół jest zastraszony. Udaje, że się nic nie dzieje. No więc my świeccy musimy walczyć, to takie czasy. Ale Grzegorz, chciałem Cię tutaj jeszcze Ciebie spytać, czy nie sądzisz, że w związku z Twoją kwalifikacją na nienawistnika nie jest to wynikiem odgórnie narzuconego programu szukania na siłę nienawistników, tak, czyli po prostu chodzi o Żydów samych tutaj, którzy podkręcają i pewnie też Unię Europejską, którzy podkręcają ministra Ziobrę, żeby zastosował takie paragrafy. Natomiast usłużne, jak to pisze Michalkiewicz, niezawisłe sądy wyszukują nienawistników, tak jak w Szwejku Wachwisz Flanderka wyszukiwał szpiegów rosyjskich. No, niezależne, niezawisłe, niewątpliwie sądy są dobrze rozgrzane, ale ja tutaj chciałbym raczej sprostować to, co powiedziałeś, że minister Ziobro nakazał. Minister Ziobro prawdopodobnie o tym nie ma pojęcia, co robią podległe mu prokuratury. Tak to one same działają? To znaczy one działają same, no, natomiast minister oczywiście się dowie o tym z tego pisma, które nam przedłożymy. No i czy zareaguje, to zobaczymy. Natomiast prokuratorzy no, wykazują nadgorliwość, a to się szczególnie nasiliło po zabójstwie tego prezydenta Adamowicza. A może i tak, to masz rację. Tak. Bo akurat pierwsze takie podchody pode mnie, bo to były właśnie w tym samym czasie, więc oni pewnie chcąc się wykazać, a bo w ogóle w każdej prokuraturze wojewódzkiej powołano takie specjalne komórki prokuratorskie, które mają się zajmować właśnie tropieniem na nienawistników. No i myślę, że czy po prostu chcą innego nienawistnika pod ręką w Lublinie, no zajęto się mną, zwłaszcza, że... Ponieważ dostają realne pieniądze za to, no, za tropienie, za tropienie nierealnych nienawistników dostają się, jak najbardziej realne pieniądze. Muszą się czymś wykazywać, ale tak powiem skądinąd, bo tutaj się poskarżyłem na pana milicjanta, no pan milicjant robi, co mu tam każą, no, ale rozmawialiśmy sobie tak prywatnie z panem milicjantem, no to on oczywiście wie, kim jest Chojecki i no i tak prywatnie mówi, no dlaczego żeście właściwie nie skierowali przeciwko niemu, no, ja mówię, no to wy może policja powinniście się tym zająć, no i tak żeśmy sobie piłeczkę, on potem myślił, że jest praktykującym katolikiem, jego też to obraża, no ale oni jako policja nie mogą tutaj występować i tak żeśmy sobie pogawędzili chwilę z panem policjantem. No więc, ale ja jeszcze skończę już ten wątek, bo tego apelu, no więc miałbym prośbę do tych osób, które zajmują się monitorowaniem sekty, bo ja część tych wycinków z mową nienawiści Chojeckiego posiadam
i to będę chciał A to stare są przedłożyć. No to odcinki. nie stare, ale jarę. No, no tak, no, natomiast no tak. Na bieżąco tego nie robiłem, a wiem, że paru youtuberów i użytkowników internetu bardzo skrupulatnie to monitoruje i wrzuca, tylko że sekta co jakiś czas te kanały likwiduje i to przepada, ale jeżeli mają w swoim archiwum te dokumenty, to bardzo bym prosił, żeby te nagrania jak w jakiejś formie mi te osoby przekazały. Ja podam może swój numer telefonu. Ale to będzie pod filmem. Ale to, to tak, to, no to pod filmem po prostu podam, czy tam adres, na który będzie się można ze mną w tej sprawie skontaktować, no bo ja wszystkich nie mam, no i dobrze byłoby, żeby jakby Państwo oczywiście byli tak łaskawi, żeby tam krótki opis, jakie konkretnie bluźnierstwa są w konkretnym filmie, no bo tego będzie przecież tak dużo, że czy po prostu to nam zaoszczędzi to czasu. Nam zaoszczędzi czasu i też sądowi też zaoszczędzi, no bo Wysoki Sąd, mam nadzieję, będzie musiał się z tym też zapoznać. No i to tak na razie tyle. Z frontu walki z Pawłem Chojeckim. Z sektą Chojeckiego. No, kto sieje wiatr, burzę zbiera. No i myślę, że odpowiedź strony katolickiej będzie na tę ich bezczelne ogólne postępowanie adekwatna i równie silna i znacząca. Dziękuję bardzo. Tonący się jeszcze brzytwy chwyta. No wczoraj tak widziałem, że Boże Ciało też nie próżnowali i tam ulotki były w Lublinie kolportowane, bo tam w koszach na śmiecie widziałem, że tam na trasie procesji się walały te ich materiały. Także, czy lądowały tam, gdzie trzeba. Tak, no ale widać, że sekta po prostu nie rezygnuje i ma środki finansowe, żeby te przecież bardzo kosztowne materiały drukować. Ciekawe skąd bierze, bo nie wiem, czy z dziesięciny, którą... Wiadomo skąd bierze, przecież to wszystko, no wszystko to, z Ameryki no to biblijnej. Tym też powinny się zająć służby polskie, czy tutaj nie zachodzi przestępstwo. Jeżeli by były polskie. Finansowania z zagranicy tej działalności. No, no dobra, kończymy, Grzegorz, do sprawy będziemy jeszcze wracać. Na razie.